Cześć! Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią publikuję na kanale film o prawie 100-letnim odkurzaczu Electrolux 7, a właściwie o demontażu, czyszczeniu i wstępnym teście silnika tego odkurzacza. Przyznaję, że na filmie trochę zbyt optymistycznie potraktowałem fakt, że silnik zaczął działać, bo jednak, jak zaraz Wam pokażę, prawdopodobnie w silniku są uszkodzone uzwojenia wirnika. Działa trochę podobnie jak radziecka czajka z uszkodzonym wirnikiem, którą tu na kanale już kiedyś oglądaliśmy. Pozwólcie, że na próbę podłączę ten silnik przez regulator napięcia na zmniejszonym napięciu i myślę, że usłyszycie, o co mi chodzi. Ten silnik po prostu nieregularnie pracuje, zwłaszcza jeżeli podniosę nieco napięcie. Praca silnika staje się wyraźnie przerywana, nieregularna. Silnik też nie reaguje płynnie na stopniowe zmiany napięcia na regulatorze. Teraz chyba było to bardzo dobrze słychać, poza tym przez wylot powietrza widać jednak zbyt mocne iskrzenie na szczotkach. Okej, wyłączam silnik, może tą jego wadliwą pracę obejrzymy sobie jeszcze dokładniej na początku drugiego odcinka o ponownym montażu całego odkurzacza i może nawet jeszcze raz wyjmiemy i sprawdzimy wirnik. Nie zmienia to faktu, że odkurzacz jest fajnym zabytkiem, będę chciał zamontować mu brakujący przewód. Mam tutaj na przykład taki gumowy przewód, gruby gumowy przewód trzyżyłowy, bo tutaj w rączce odkurzacza jest zrobione raczej w późniejszym czasie miejsce na podłączenie przewodu ochronnego. Albo mam też taki trzyżyłowy przewód w oplocie, ten będzie chyba nawet fajniejszy, bo imituje takie oryginalne stare przewody, jakie były przy tych odkurzaczach stosowane. I nawet całkiem dobrze tutaj pasuje, myślę, że będzie to fajnie wyglądało. No i jeszcze wtyczka, nie mam oryginalnej, ale mam taką dość starą polską wtyczkę, która myślę, że będzie się tutaj dobrze komponowała z resztą, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku i nawet jeżeli ten odkurzacz nie będzie całkiem sprawny, to i tak będzie ładnym dodatkiem do kolekcji, tym bardziej, że jest dosyć rzadko spotykany.